No to witalnie, dzień dobry, po raz kolejny witam was serdecznie na moim kanale, witam was podczas drugiego meczu grupy AWCS Round of 16 Mistrzostwa Świata StarCrafta 2. Zapraszam do oglądania tego spotkania. Po stronie prawej w kolorze niebieskim jest Stats, po stronie lewej mamy natomiast Snuta, Zerg kontra Protoss, ZVP tu przed nami. No proszę państwa, to jest chyba ta nadzieja dla Europejczyków, żeby jeden z tych graczy przyszedł do Round of 8. Kto wygra ten mecz, będzie grał w sobotę już o główny awans. Kto przegra, będzie w dniu dzisiejszym pod koniec streamu grał oczywiście o jakiekolwiek szanse i nadzieje. Przypominam, lecimy na clean feedzie BO3, czyli do dwóch wygranych gier. No niestety clean feed, jaki jest, każdy widzi. Raz lepsza jakość, raz gorsza. Aktualnie troszeczkę jest... troszeczkę słabiutko, ale może spróbujmy podbić nam tutaj bitrate do 7000, który ja będę otrzymywał. Wy dostajecie 4 z kawałkiem. Trochę się może poprawiło, ale nie pauzujmy tego. Widzę, że jednak gdzieś jest z tyłu dźwięk, bo jest odpalone to, co trzeba. Za chwilę zrobimy szybkie machnią, będziecie słyszeli dźwięk, ale obraz zniknie, spokojnie. Tak ma być, to nie jest żaden tutaj problem. Teraz wszystko działa, wszystko działa, jesteśmy i wracamy. Uroki zabawy z clean feedem. Wielkie dzięki, Blizzard, naprawdę dajecie na mnie te sygnały, co trzeba, już jest w porządku. Forge 1, 2 dostawione aktualnie, to nie jest problem. A nam stream za sekundę wróci. Widzicie ciemność, ale spokojnie, ja też tą ciemność widzę. Wszyscy widzimy w dniu dzisiejszym ciemność. Jest dobrze, nie jest źle. Może jednak wróćmy normalnie do gry bez dźwięku i dalej będziemy kombinowali, jak to jednak już nam zadziała. Więc mamy gdzieś tam dźwięk z clean feedu, jest to pewnie niezgrane z całą resztą. To nie powinien być wielki problem, przynajmniej na razie ważne, że obraz jest. No i popatrzmy, na razie linki bardzo mądrze przesunięte, są rozstawiane. Zaznaczona złota oczywiście expo, obie strony złotą ekspansję sobie przejmują, ponieważ no, mogą sobie to przyjmować i tyle. Roach Warren w drodze, plus jeden do ataku również. HCR-ka oczywiście sobie tutaj czeka. No i co Snut wykombinuje? Widzieliśmy dzisiaj Zerga wygrającego z Protossem. Dark wygrał ze Snutem. Dark powiedział, że jeżeli wyjdzie z grupy, to wygra całą tą imprezę. Czy tak będzie, czy tak nie będzie? Nie mam najmniejszego pojęcia tutaj. Osobiście wolałbym, żeby nie wyszedł, bo chciałbym, żeby wyszedł Snut i chciałbym, aby wyszedł Drogo i będę zadowolony. Po tym meczu rozpoczniemy mecze grupy B. W grupie B jest oczywiście Nib. Nib, który zmienia nick na Niblet, jeśli się nie mylę. Tak przynajmniej tutaj In Control mówił. Więc okej, okay, spoko, może być. No i Oracle teraz próbuje wpaść. Dwie zawite jednostki. Spokojnie, nie ma problemów. Dwójka może być. To nie jest wielka strata, nic złego się na razie nie stało. Fajnie byłoby zniszczyć oczywiście ten Oracle, ale dobra, damy radę. Popatrzmy, co by się tutaj działo. Spire u góry jest postawione bardzo ładnie i Snut stawia Spire. Czy on chciałby polatać sobie mutaliskami? Czy to jest dobry pomysł, co przeciwnik ma? Zeskautowany całkowicie... zeskautowana naturalna ekspansja, trochę roachu do ucieka. Baneling Nest, a w nim tworzono oczywiście speed dla banelingów. Ile jest tej armii? 40 do 44. No i będzie tego maina dropował. Lingi jednak czekają. Lingi mówią ewidentnie przeciwnikowi nie. Dwa Feniksy naraz skautujące, ale zauważmy, mamy więc 7 aktualnie mutalisków. I teraz tak, mutale zajmą się tym warpizmem. Ten warpizm będzie musiał tutaj oczywiście zniszczyć. On nie ma prawa dłużej się gdzieś utrzymać. Jeżeli będzie chciał gdzieś dropować, mutale to przechwycą. Zdaję sobie sprawę z tego, że Stats jest prawdziwą bestią, jeżeli chodzi o używanie War Prisma, harasowanie, więc wolał chyba zainwestować tutaj sporawe pieniądze właśnie w Spire i w mutaliska. Ale teraz zobaczcie, 3 spajny są stawiane po spajnie na bazie, plus 2 do ataku dla lingów, 26 lingów w drodze, a ten rój zergowski właśnie w tym momencie zbiera się w stronę przeciwnika. To już biegnie, żeby przyblokować tą czwartą bazę. Bardzo by się to przydało. Powiem szczerze, że jednak tego nie widzę za bardzo.
Wrócę do ataku u Statsa, jest u Snuta to samo, upgrade'y, no idą łeb w łeb tak naprawdę, ale Psionic Storm, tam po drugiej stronie Blink, no i gdybym, no trzeba jakoś wykorzystać te Mutaliski teraz, chociaż widzimy, dalej ich nie robi, widzę to Ravagers w drodze, Mutale, jak już mówiłem, będą chyba od tego, aby polować na Warprismy, jeżeli uda się Warprismy upolować, jeżeli nie będzie mógł dropować, no to mapa jest tak duża, że Snoot może wysyłać armię za, to jest dużo Banelingów, that's a lot of Banelings, 40 Banelingów się szykuje, za chwilę będzie jedno wielkie kabum, ten Zelot to zobaczył, Zelot mówi co, gdzie, jak Mutaliski wpadają do jednej z baz, no i teraz prosto w Ekon, tej niczym innym się nie chce zająć, chociaż nie, cofa się, nie atakuje, czeka na te Ravagers, żeby zniszczyć jak coś Force Fieldy, które tutaj mogą się pojawić, oczywiście Force Fieldów jeszcze trochę będzie, lecą ataki prosto, poddziała, czy mi się wydaje, czy Warpins prawie był oberwał, no i teraz Bane'y nie mogą się przedostać, trzeba się cofnąć i te dwa High Templar z tyłu, czy one mają energię na Psionic Storm? Mają jak najbardziej. Bane'y nie mogą się przedostać. Dwie burze poleciały, pięć harvesterów zniszczonych. Lingi naprawdę nie wyglądają zbyt ciekawie. Gdyby jednak teraz do tej trzeciej bazy ktoś był w stanie wbiec. Banelingi czekają. Zobaczymy, Hive na razie nie ma tworzonego i teraz za chwilę ktoś wpadnie do tego, do tej złotej bazy, ale tu jest bardzo dobrze zastawione. Coraz więcej tych Banelingów, tu naprawdę już jest olbrzymia armia, 117 punktów zaopatrzenia, 120 do 106, wymaksowany jest Snoot, będzie atakował na tym plus 2 do ataku, teraz byłoby idealnie z dwóch stron dostać się do przeciwnika. I taki chyba był tutaj master plan, Psionic Storm, no i teraz Baneling od tyłu, Bane'y będą chciały w salki wpaść, bardzo ładnie wpadają, no tu są problemy, ale czy wystarczy armii Snootowi, żeby się pozbyć. Psionic Storm dwa razy odpalony. Mutaliski podchodzą. Ravagers również jest 11 probek zniszczonych. Harvesterów zniszczonych. Jeszcze tutaj otoczył armię. Wszystko zaczyna gryźć. Snoot za chwileczkę Statsowi sprzeda miazgunię. Nie wiem, czy totalną, ale to na pewno boli. Jeszcze tutaj Mutale szukają celów i zauważcie jedną rzecz. Tu można niszczyć... Oj, nie zniszczył tego. Szkoda wielka, ale niech powalczy z tymi zelotami, to nie jest przecież problem. 16 harvesterów zniszczonych. Pięknie Snoot, pięknie. Dawaj. Dawaj, tutaj zergowska rasa, bardzo ładna, piękna, cudowne norweskie zergi, świetnie to było poczyszczone, kolejne Banelingi za chwilę będą gotowe, 74 harvestery do 57, teraz atakowana jest ta czwarta baza i tutaj przeciwnik, jeżeli chciałby podejść pod czwartą, będzie miał z tym małe problemy, jeżeli będzie Psionic Storm, o, Lingi wbiły się do środka, przynajmniej część bierze już tutaj te High Templary na cel, Archon jeden był tworzony, drugi chyba, nie, nawet Archon nie może zrobić, GG! Snoot wygrywa pierwszą mapę. Świetnie. No i startujemy, proszę Państwa, z kolejną grą po stronie lewej. W kolorze niebieskim mamy Statsa. Snoot jest po stronie prawej. Mała prośba do realizatorki, aby wyłączyła muzykę i klawiatury. Czy to zrobią? Już zrobili. Dobra, obserwatorem jest Koka. Jak widać, nie fanka Koka. Startujemy z tą grą. Snoot kontra Stat. Snoot prowadzi 1 do 0. Jest dobrze, jest fajnie, jest bardzo dobrze. Dobrze jest. To dobrze, ponieważ Snoot, jeżeli teraz wygra, będzie grał w sobotę awans do top 8 blisko. No jeszcze żaden Europejczyk tak daleko nie zaszedł, więc to już będzie przyjemne. Teoretycznie wszyscy obstawiają, że dwóch Koreańczyków wyjdzie z każdej grupy. Ja osobiście uważam, że z tej grupy wyjdzie Snoot. Myślę, że Showtime ma szansę, może się to udać. Nibowi może się udać. Nercio Laser i musi się udać. Mała ciekawostka, Snoot jest najstarszym graczem na Bliskonie. 26 lat. Więc jak już widzicie, stary dziadek z niego się robi. No ale właśnie, najstarszy gracz. Nie miałem do tej pory jeszcze okazji w żadnych tych dużych turniejach spotkać się w tym roku z Koreańczykami, jak tak pomyślimy oczywiście na tej ziemi koreańskiej, bo tak, Nercio na Kespa Cup grał, nie najgorzej sobie radził, Nib wygrał Kespa Cup, jak przeglądałem sobie tutaj Aligulak i kto ma wygrać tą imprezę, podobno w finale ma się pojawić Nib, gdyby gracz z USA wygrał Bliskona, przecież ten Convention Center w Anaheim by odleciał, ta główna hala, ona jest piękna. Pamiętajcie, kiedy myślicie, że Blizzard zostawia już StarCrafta, że opuszcza tą grę, pamiętajcie o tym, że od paru ładnych lat główna hala
Esport na BlizzConie jest zajęta przez StarCrafta, nie na tych mniejszych, na tej dużej scenie po prostu. Jest to wszystko grane na tej hali sportowej, tam nie wiem, w Koszkowie chyba też można grać, więc pamiętajcie o tym cały czas. To jest taka wisienka na torcie ogólnie BlizzConu. Ten turniej kończy się właśnie, BlizzCon kończy się finałem WCS-owym prawie. Dobra, jeszcze jest koncept oczywiście, ale wiecie, o co mi tutaj mniej więcej chodzi. Dobra. Dwa linki z przodu, 1-0, to mamy Robotic Facility, do tego wszystkiego jest postawiony Dark Shrine. Bardzo mocno na widoku jest ten Dark Shrine postawiony. Snut tego aktualnie nie zeskautował, Staz doszedł do wniosku, że dlaczego by tego spróbować nie zrobić. Overlord widzimy tam gdzieś krąży, Overlord coś myśli, Overlord coś kombinuje. Zobaczymy, co Overlord zrobi takiego w tej kombinatoryce stosowanej. Owek jest tak blisko, a tak daleko tego wszystkiego. Ciekawi mnie, czy Snut postanowi wlecieć, czy też nie. Lair tworzy, to jest duży plus dla tego gracza z Norwegii. Jeżeli będzie Lair, w miarę szybko do Overseera powinien się gdzieś dostać. Tu jeszcze zauważmy, Lingi też skautują po bokach. Nie widzi, żeby coś w Gateway'u było tworzonego. Widzi, że jest tylko ten Warpist na razie tworzony. Ja myślę, że jak będzie Hive, mam wrażenie, że tam u góry będzie Overseer i będzie próba zeskautowania. Ale pamiętajmy, że te deteki, one wcale nie muszą teraz wygrać tej gry, bo można zrobić Warp Prisma, dwa Archony, zrobić szereg deteków, no i wtedy już się robi od razu przyjemnie. Piątka Roachy, są dwa spory, jest więc idealnie moim zdaniem przygotowany. Będzie tutaj więc dosyć dobrze gotowy na to. Mamy cztery deteki, one ruszą tutaj do walki. W mainie brakuje jednego spora i są od razu Archony, więc on nawet nie musiał tego ukrywać. Będzie Archonami atakował. W Kespa Cup widzieliśmy, że Archon owszem wchodził, ale wpierw były wysłane deteki. Co były w stanie zabić, to zabiły. Potem pakowane do Warpisma i wsio. No a w tym momencie Warpism pełny dwóch Archonów. Troszeczkę tak masowo nie przypominają. Już się wbija i teraz cel numer jeden tu powinien być banalny Warpism. On musi atakować tego Warpisma, jeżeli nie będzie niszczył Warpisma, a będzie atakował Archon, to przy nim będzie dobrze oczywiście pakował. Queen już podchodzi, dronki stąd uciekają, no i o to chodzi. Atakować Warpisma, dwie dronki zabite, tu pewnie do przerzucenia tego spora trochę bardziej na lewą stronę by się przydało. Czekają Roachy, żeby chwilę powalczyć, ale zauważcie, że to naprawdę jest problematyczne, bo dużo jest tej energii. Ta energia się, ta tarcza się regeneruje. Szarże na zlotach Immortale, więc nie ma trzeciej bazy. Tu idzie push na dwóch bazach. To może być bardzo mocny push na dwóch bazach. Z dwa Immortale powiedzmy, żeby się tutaj gdzieś pojawiły. Na razie Archony są od tego, żeby właśnie zajmować przeciwnika czymś. Czwartą bazę próbuje przejąć sobie Zerg. Czy będzie trzecią Protosa? No dobra. Expo na razie jest blokowana. I zauważcie ta tarcza. Ona się szybko regeneruje. Nie ma ekspansji. Rusza z armią do boju. Snut ma za mało aktualnie armii, żeby się obronić. Tym bardziej, że dronuje. Robi overlordy, robi speed, robi wszystkie upgrade'y. A on nie wie, że tam nie ma bazy. Robi czwartą bazę i jest tutaj oszukany. Za chwilę to zeskautuje. 12 lingów. Widzi już, co się tutaj zbliża. Pozbędzie się ekspy u góry. Na razie tego nie robi. Musi uciec z tymi jednostkami. Powiem szczerze, to, co się właśnie zbliża, będzie niebezpieczne. Nie chce walczyć z główną armią przeciwnika. Ale tutaj pamiętajmy, jeżeli wejdzie mu do maina, to będzie po prostu po grze. Roach Warren jest atakowany. Nie będzie Roach Warren. Będzie problem, bo nie będzie co tworzyć. Co będzie Lingi robił przeciwko Archonom. Mamy tutaj trzy Archony aktualnie. Próbuje rozciągnąć przeciwnika Snut. Ale Snut dał się oszukać. Tyle mogę wam powiedzieć. Snut dał się oszukać, walczy swoimi harvesterami, no bo innego wyjścia tak naprawdę nie ma. I tak musi się ich pozbyć, i tak Snut 32 tylko i wyłącznie już do 65 w zaopatrzeniu armii. Ilość harvesterów na korzyść Snut, ale minimalnie. Przeciwnik wchodzi mu za chwilę do bazy, może wejść. I Snut nie skautował trzeciej. GG, ależ go sprał całkowicie. No i mapa numer 3. Po stronie prawej mamy Snuta, po stronie lewej mamy Statsa i Stats już wyjeżdża blokować ekspansję. Snut to zauważył, od razu biegnie sobie do trzeciej, tam postawi ekspę. Na tej mapie cóż widzieliśmy? Widzieliśmy oszukaństwo i przebiegłość Statsa. Oszukał przeciwnika?
raczej inaczej. Snut nie zeskautował, czy będzie ta trzecia baza, czy nie będzie tej trzeciej bazy. No i jakby ktoś nie zauważył, nie było tej trzeciej bazy. Snut przyjmował sobie czwartą. Zapewne Stats w momencie, w którym zobaczył, że jest czwarta baza stawiana, uśmiechnął się pod nosem i powiedział sacre bleu. Kurde, znam jedno słowo po francusku. Sam się zdziwił. No i oczywiście kontynuował ten atak. Immortale, Archony, Zeloty z szarżą. Jest to build, który, jeśli się nie mylę, uskutecznił i wymyślił Nib. Więc Koreańczycy ściągają buildy od Niba. Mała ciekawostka dla tych, co nie wiedzą. Nib swego czasu grał Terranem. Przeszedł na Protossa i jest aktualnie uważany za najlepszego gracza poza Koreą, czy najlepszego gracza ogólnie na świecie. Jest na pewno 100% w tej wysokiej czołówce. No, wygrał Kespa Cup. To się liczy. To się naprawdę liczy. Zastanawiam się, jak będzie grał. Chciałbym osobiście zobaczyć finał Nercio kontra Nib na blisko. Jeżeli zobaczyłbym finał Nercio kontra Nib, no to wtedy wszyscy koreańscy gracze popełniliby seppuku, ponieważ to byłoby dla nich chyba najgorsza rzecz na świecie. No, scena koreańska ma problemy. Kespa odpuściła sobie StarCrafta już, łącznie 14 lat się nimi zajmowali, przy czym ostatnie 3 lata chyba był StarCraft u nich, dobrze mówię, 3 z kawałkiem. Nie ma już tego scena, więc koreańska aktualnie się kurczy. Nie było po prostu oglądalności taka, jaka mogła być. To nie ma nic, żadnego związku ogólnie z WCS-em, bo tutaj nie ma po prostu oglądalności dla sponsorów koreańskich. A to, że mogliby gracze jeździć po Europie czy świecie, to było bez znaczenia, tylko by zarabiali. Ale te teamy nic wielkiego z tego by nie miały, no bo co by koreański Telekom, dlaczego miałby się reklamować w Europie? No ale cóż, zawsze jest smutne, jak turniej znika. Zobaczymy, co Blizzard zapowie w przyszłym tygodniu o 21.30, jeśli się nie mylę. Będzie StarCraft 2 na Blizzconie omawiany i jego przyszłość. Ja tam troszeczkę tyci informacji wiem. Niestety nie mogę wam tego powiedzieć, to co wiem, ale mam wrażenie, że dużo nowych, ciekawych rzeczy będzie dorzuconych. Na przykład dowiedziałem się tak samo jak wy o tym, że są te portrety WCS-owe. Za 10 euro można kupić, no tutaj zbyt dużo nie ma wizji, mamy pierwsze Oracle w drodze. Za 10 euro można kupić 18 portretów, 16 to są oczywiście finałowa 16 WCS-a. I pieniądze ze sprzedaży tego, część trafi oczywiście do graczy. Ile to dokładnie będzie, w jakich kwotach, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie porówno, bo moim zdaniem porówno to będzie jak najbardziej w porządku. Zobaczymy, jak ludzie będą to kupowali. No i mikrotransakcje wchodzą coraz mocniej. Oczywiście jest krzyk, że Blizzard robi te mikrotransakcje. Ja jestem z tego powodu zadowolony, bo to oznacza dalsze wsparcie WCS-a. Pomyślcie teraz o mikrotransakcjach w Heroes of the Storm, gdzie Blizzard robi swojego LCS-a. 32 drużyny dostaną po 100 tysięcy dolarów, ale o tym nie teraz, bo w tym momencie podwójny Oracle, pojedynczy Oracle na dwa queeny wpada i gdyby te queeny się nie ruszyły, to mam wrażenie, że tylko jedna dronka byłaby zabita. Tylko pewnie by jedna padła, a tak oberwało ciut tutaj sobie, powiedzmy szczerze, więcej niż powinno dostać po tyłku. Nie, no dobra, dwie sztuki to nie jest problem. Ważne, że queeny były spory, jest, więc był na to w 100% przygotowany, co się dzieje. A teraz, no gra makro na razie. Będziemy mieli tą trzecią bazę ze strony Protossa. Aktualnie nie, bo tam ktoś coś gryzie. Obserwator tam tego nie zauważył. Lingi chyba złapały jedną probę, mam wrażenie, bo tej trzeciej bazy cały czas nie ma. Dostawiony jest Robotic Facility, za chwilę będzie gotowy. Czas na Warprisma, czas na Observer, ale Warprism moim zdaniem tu będzie lepszym pomysłem na początek, oczywiście z adeptkami i zdropować Zerga. Ja osobiście kibicuję Snutowi. Wybaczcie, jeżeli będę jednostronny pod tym względem. Oczywiście świetne akcje Statsa trzeba będzie pochwalić, ale moje serce jest teraz za Norwegiem, zawsze będzie tutaj za Europejczykiem, ale bym powiedział nie Koreańczykiem. Taka prawda, tak to wygląda, a my lecimy dalej oczywiście z grą. Kryptumor dostawiony, Lingi spróbują na górę wpaść, nic tam ciekawego nie widzą. Jak nie z jednej, to z drugiej strony. Bardzo fajne, że nie musi mieć opóźnienia, jestem z tego powodu strasznie zadowolony. Mogę z wami sobie na czacie czasami porozmawiać.
No, adeptki aktualnie lecą w stronę, ta jest nuta. Moim zdaniem świetnym pomysłem byłoby postawienie ekspansji HCR-ki tak, żeby przyblokować wyjście tych jednostek, przebicie się, gdyby tam właśnie na tym, gdyby to zrobił, ale zobaczcie, jeszcze Void idzie, kolejna porcja adeptów, piątka, no trzecia baza niby jest gotowa, mamy... Pierwsze tej bailingi tworzone, szóstka rołczy, coraz więcej lingów. Oracle mały, co nieco oczywiście zauważy, jest transfer jednostek. Czy armii snutowi wystarczy do obrony przed tym, co się zbliża? Świetnie, Stasis Ward postawiony, więc tu będzie mała niespodzianka na to, co się dzieje. No i wbija się do tego oczywiście maina. Uwaga na cienie u góry do trzeciej bazy. Za chwilę dojdzie do adaptacji Zerga, jeżeli tutaj nic ciekawego nie będzie zrobionego. Spor jest przestawiany. Banelingi próbują podejść. No nie, Banelingi tutaj nie przelały. Dronki chcą uciec snut. 70 harwesterów do 51 przeciwnika. No i adepci z dwóch stron wpadający do baz. 7 harwesterów zabitych. Gdzie jest armia? Ling Roach jest na razie tworzony. Zagania go. On tutaj po prostu zagania. Pytanie, ile jednostek zostanie zabitych. Tu dronki chciałyby jeszcze uciec. Zostały złapane przez adeptki. Ile jest tych adeptek? Nie mam pojęcia, ale 22 harwestery do tej pory zniszczone. Jeżeli tego War Prisma nie zniszczy, no to mu nic nie da. Za późno były te Bane'y i za mało było tych Bane'ów tak naprawdę. Widzimy tutaj różnicę przy wydobyciu. Aktualnie 1500 na minutę więcej wydobywa stac od przeciwnika. Snut przez pewien czas miał większe wydobycie, ale to właśnie było przez pewien czas. Jest przeskok pod Lingi, pod Roach'e. Zauważmy, 7 harwesterów różnica aktualnie tutaj jest. Zdąży on to wyczyścić, na razie sobie z tym nie robi. Do czwartej bazy, żeby było jeszcze zabawniej, ucieka skok adeptkami. Pamiętajmy, że można warpować kolejne jednostki tam na dole. Coś się dzieje, 25 harwesterów zniszczonych. Ten atak nie wygra mu tego spotkania chyba jednak całkowicie. Jednostki przeżyły. Spor widzę mocno oberwał. No i to bolało. Plus jeden do ataku jest oczywiście postawione. Armię ciut większą ma snut. Przeciwnik z technologią tutaj nie poszalał. Plus jeden do ataku dopiero teraz. Blink w tym momencie tworzony. Mamy 4 bazy do 3. Więc tutaj snut może to odbudować, no ale nie zapominajmy o tym, że przez jakieś 2 minuty prawie w ogóle nie wydobywał. Przez 2 minuty prawie nie wydobywał. To na pewno jest dla niego pewnego rodzaju problemem. No to był moment, w którym stats mógł... Wymuszony Photon Overcharge 1, to nic wielkiego. No i jaki jest master plan? 22 adepty... Za 27 dronek to 72 lingi, no na pewno bolało. Na pewno mocno bolało, ale zauważmy, dopiero plus 1 do ataku jest stworzone. Plus 2 u snuta, więc snut się utrzymał, tylko musi uważać na ten dalszy haras. Tu coś niebezpiecznego, w ogóle musi uważać na harasy, musi uważać na główną armię przeciwnika, która się właśnie zbliża. Snut, coraz więcej lingów, ale Link Ravager, jeżeli udałoby się otoczyć armię i... Fajne. Bajle by poleciały, kto wie, ale jakoś tego do końca nie widzę, żeby się to udało zrobić. Stats ma większą armię. Snut znowu przedronował na początku. Pada do maina. No i Protoss tutaj nie da o sobie zapomnieć. Spire niby Spire, ale Spire będzie średnio potrzebny. Nie ma przeskoku na górę. Lingi spróbują podgryźć. Plus jeden do ataku na pewno pomoże. No i chyba z tą czwartą bazą można się pożegnać. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bajle poleciały. Z tyłu coś zostało trafione, ale nie udało się zniszczyć tych centry, a to byłoby dosyć ważne. Teraz chyba jedno centro wyrwało. Kolejna porcja Bajli. Gdzie są tu Lingi? One są potrzebne. One były jednak w mainie. Czyściły ten drop. No... Nie trafia tymi bailami tak, jakby chciał i potrzebuje tych lingów. Lingi tak przechodzą, to już było zbyt duża ilość sportfieldów rzucona. Może z tego coś wyjdzie, ataki trafiają z góry. Snut, pamiętajmy, plus 2 do ataku u niego powolutku się kończy. Jego lingi będą za chwilę mocniejsze, nie zauważył tego, co się dzieje. Stats warpuje jednostki. No i ta czwarta baza będzie zniszczona. Snut już wie, ja tego nie utrzymam, ja stąd się muszę wycofać. Ma większą ilość harwesterów, przynajmniej przez chwilę. To jednak nie kończy. Warprism zniszczony, więc koniec tego harasowania. Trzyma się twardo cały czas jeszcze snut. Zobaczmy, ma większą ilość harwesterów. Wydobycie na minutę... też jest u niego większe. Co jest ciekawe, jest większe wydobycie, bo chyba ten main został już mocno... gdzie stat smat? A, nie jest większe, przepraszam. Mocniej, minimalnie.
Muszę się przyjrzeć tego user interface, który aktualnie jest. Jest dosyć ciekawy. Ten WCS-owy ma większe rzeczy, które... Nie ma wszystkie rzeczy, które bym chciał. Łącznie z upgrade'ami. No to chyba trzeba będzie na niego przeskoczyć. Trwa gryzienie oczywiście kamieni. Oracle cały czas oznacza jednostki. No ale właśnie, jest mały problem, ponieważ Snut musi odbudować sobie bazę. Snut na razie robi armię. 12 Banelingów. Snut sam w żaden sposób nie harasuje przeciwnika. Byłoby dobrze jednak gdzieś tym harasem się władować. Byłoby nawet bardzo fajnie się gdzieś dostać. Armia non-stop będzie zaznaczona przez Oracle. Czwarta baza w prawym górnym rogu jest atakowana przez Zeloty. To się nie utrzyma. Jak już mówiliśmy. Świetnie złapane. Byłoby dobrze jeszcze gdzie niegdzie tutaj połapać. Albo przynajmniej aktywować to wszystko. Zdaję sobie sprawę z tego, co w jego stronę się zbliża. I wiecie, co wam powiem? Zaopatrzenie armii jest bardzo podobne. Oj, tu czekają Banelingi. Za chwilę będziemy mieli wybuchową sytuację. No, tak, dobrze jest! Dobrze jest tymi Banami gdzieś tam się dostać. Tylko też, nie, jeżeli akurat czekają Lingi, a nie ma zbyt dużo zlotów, można to poczyścić. Mogło być bardzo ładne boom. W tej chwili. Wracamy jednak do dalszych wydarzeń. 4, 5, 6. Centry Force Field oczywiście będą. Mamy parę mutalisków. Mutaliski w pierwszej grze były grane przez Snuta. O to chodziło. Nie ma Warp Prisma, nie ma harasu. Nie ma problemów u Zerga. Snut 20 punktów zaopatrzenia armii. Ma więcej. PM szaleją po obu stronach. Coraz bardziej się przyzwyczajam do tego user interface, który tutaj mamy i on mi się podoba, ewidentnie podoba. Coraz więcej Banelingów. 16 sztuk aktualnie jest tworzonych, tam trochę też tego wszystkiego czeka. Uwaga na Psionic Storm, będzie na pewno chciał wymusić parę sztuk. Oj, świetnie się do czwartej bazy może władować, tylko co z tymi działami? Na razie tylko i wyłącznie działa niszczy, nic z harvesterów. 4 sztuki teraz padły, jest już 6, jest na holdzie, oba, świetnie zagryzł to, jeszcze pozbędzie się działa, więc cała baza oberwała, trzyma się tam, gryzie gaz, no i w tym momencie atak na czwartą bazę, tam nie ma żadnej obrony, nikogo nie było, zobaczył jednak, są działa, dobra, są działa, nic więcej nie zrobię, 18 harvesterów zniszczonych po raz pierwszy dzisiaj, Snut wychodzi na tak znaczącą przewagę, jeżeli chodzi tutaj o ilość harvesterów, ale wydobycie jest dalej lekko na korzyść statsa, z tego co popatrzymy sobie. Bane'y nie zdążą się zrobić, ale tu też, a idą High Templary naprzód. Dwie burze psioniczne poleciały, Lingi próbują się tego przytulić, cofa się tym, co ma. Snut musi się tymi Banelingami idealnie połączyć. Poleciały cztery Psionic Stormy, widzę, że tam jeszcze ze trzy powinny mniej więcej być. Armia splitowana, oj, te Bane'y z tyłu są perfidnie, ważą od tyłu, za chwilę wiadą. I to jest świetne, że wiadą od tyłu, bo z przodu mamy Archon, tutaj nie warto na Archony walczyć. Oj, nie wchodzi pewnie tak, jakby chciał. Jedna burza cofa się przed nią. Mamy Lingi z prawej strony. Kolejne dwie burze. No, dostaje się tymi Banelingami przynajmniej częścią do środka, ale tego wszystkiego jest, jak patrzymy na to, za mało. Świetny Blink nie odbuduje tu już odpowiednio armii. Expa będzie zniszczona. 50 punktów zaopatrzenia różnicy. Jakieś te stalki. Zobaczcie, jak one słabo wyglądają, co po niektóre. I zdało się... Ach, gdyby udało... Tu naprawdę niewiele brakuje, żeby to zagryźć. Gdyby nie te... Archony, coś z tego by wyszło, dronki ściągnięte do walki, udało się kolejnego Archona tutaj złapać, 18 dronek zabitych, GG, 2-1 wygrywa ten mecz Stats, więc Snut kontra Drogo, to będzie mecz o to, aby utrzymać się w walce o główny finał BlizzConu.